Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Kolejnym gościem poranka 7-9 jest pan Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Co jest najczęstszą w Polsce przyczyną utonięć? No, chyba brak logicznego myślenia. Tak, my że ostatnio twierdzimy, że brak logicznego myślenia to jest jedno, jak już jesteśmy na plaży, czy nie na plaży, czy jak korzystamy z wody gdzie indziej. No i drugą taką to zaniedbanie z dzieciństwa, czy zaniedbania rodziców, nie nauczenie dzieci pływać. Uczymy dzieci i chcemy, żeby jeździły samochodem, chcemy, żeby coś umiały, a czasami zapominamy o czymś takim, co jest środowisko wodne, jest tak, widzimy ciepło, ludzi tam ciągnie. Część ludzi nie potrafi pływać, to zostaje jak jazda na rowerze. Ta umiejętność przydaje się, bo utonięcia następują z reguły dość blisko brzegu. A kiedy rodzice powinni zacząć uczyć dzieci pływać? No ja to mówię, że w 4. do 6. miesiąca życia, bo wtedy zanika u dzieciaków zanika odruch nieoddychania pod wodą. Takiego 4-miesięcznego dzieciaka, jak się wkłada do wody, to on po prostu pod wodą otwiera oczy i nie oddycha, oczekuje. Potem jak mija te pół roku, rok, trzeba go nauczyć zanurzać głowę, otwierać oczy, więc jest to trochę trudniej, ale oczywiście noworodki pływają bardzo świetnie, szybko się uczą pływać, na to w wieku 3-4 lat po prostu już pływają. Natomiast potem mamy szkołę podstawową, walczymy to może złe słowo, żeby szkoła podstawowa kończyła się umiejętnością nauki pływania, uzyskaniem jakiegoś międzynarodowego certyfikatu, najprostszego, chociażby tak zwane umiem pływać, czyli przepłynięcie 25 metrów. Tego dużo ludzi nawet nie potrafi. Czyli takie lekcje pływania powinny być w szkole podstawowej obowiązkowe? Oczywiście, że tak. To tak jak kiedyś było. Mało było basenów, ale te lekcje były. One uczą dzieci, albo uczą pływać, utrzymywania się na wodzie, albo uczą szacunku do wody, nie strachu, tylko szacunku do wody, że ta woda jest jakimś tam niebezpieczeństwem. Uczą również samoratownictwa, czyli uczą, co się stanie, kiedy wpadniemy do wody, kiedy zamoczy nam się głowa, kiedy woda jest zimna, kiedy ktoś nas, nie wiem, zaczepi. Uczą nas obycia w tej wodzie, co jest ważne. Moment paniki w czasie tonięcia odsuwa się trochę dalej, ponieważ jest to środowisko wtedy nam bardziej znane. Wiemy, jak się zachować, a jeżeli tego środowiska nie znamy i cokolwiek się dzieje, czego nie wiemy, to już jest panika, a panika to jest pierwszy krok. I podczas takich lekcji dzieci, nie tylko dzieci, bo i dorośli też się uczą pływać, uczymy się, co zrobić, kiedy na przykład złapie nas kurcz, żeby właśnie wtedy nie panikować? Tak, w ogóle uczymy się, że taki kurcz łapie, ponieważ on w czasie zajęć czasami łapie dosyć dużo dzieci, przecież te mięśnie są nieprzyzwyczajone. I uczymy, że po prostu to boli, z tego powodu się nie tonie. Owszem, to bardzo boli, ale trzeba pamiętać, że no, sportowcy z kurczem potrafią płynąć, po prostu płynąć. On przechodzi po pewnym czasie, tak fajnie to brzmi, że przechodzi, ale on boli. Ale to trzeba pamiętać, że coś takiego istnieje i to nie jest powód, że nie możemy czegoś dalej robić. No, ze złamaną ręką też czasem ktoś idzie dalej, bo musi. Często słyszymy o brawurze jako przyczynie utonięć. Na czym polega ta brawura? No brawura to jest, no, na czym polega brawura? No to słynne oko, który czyni nas nieśmiertelnymi w większości osób, które widząc rzekę normalnie by jej czy w jezioro nie przepłynęły, w pewnym momencie przepłyną, bo są pod wpływem alkoholu, ale to jest tylko około 1/4 utonięć. To wbrew pozorom nie jest tak dużo, natomiast są i to jest ta 1/4 za dużo. Drugie to jest to, że no, wśród młodzieży no, inni przepływają, to czemu ja nie? Albo inni się śmieją, że ja nie przepłynę, to czemu ja nie? Skoro oni przepływają, to czemu ja nie potrafię? No i to jest ta brawura, chęć udowodnienia innym, no i przecenienie swoich możliwości, czyli na zasadzie, no przecież zawsze pływałem, tylko że typowy tak zwany topielec, czyli mężczyzna po 35 roku życia, no musi sobie pamiętać, że już nie ma 22 lat i to nie jest ta sama kondycja, szczególnie jak się nie trenuje. Przychodzi lato, przychodzą gorące weekendy i są problemy. Ostatnio widziałam parę na rowerze wodnym i tylko jedna osoba miała kamizelkę. Czy jeśli potrafimy pływać, powinniśmy ją mieć na sobie? Na dużych statkach, jak nie wiem, Stefan Batory czy inne, nie, bo tego nie ma. Tam są kamizelki ratunkowe, ale to jest oczywiście taki mój trochę sarkazm. Natomiast my ratownicy, również pływając na łodziach, przystępując do działań, również posiadamy kamizelki. Między innymi dlatego, że kamizelka asekuracyjna. Już jeżeli ktoś umie pływać, mamy kamizelki asekuracyjne. Kajakarze również mają te kamizelki, gdyż ona w razie wypadku pomaga nam utrzymać się na wodzie. Nie, ona nie ratuje, bo ona nie utrzymuje twarzy nad powierzchnią wody u osoby nieprzytomnej, tak jak kamizelka ratunkowa, która to pozwala, to zapewnia. Natomiast kamizelka asekuracyjna pozwala osobie umiejącej pływać
zająć się innymi sprawami w czasie wywrotki, czyli na przykład poszukać innych osób, czy pomóc innej osobie. Jeżeli dwie osoby płyną na rowerku wodnym i wywrócą się z jakiegoś powodu, wskoczą do wody, wpadną, jedna z tych osób, nie wiem, wypadnie z tego kapoka czy tej kamizelki, bo trzeba pamiętać, że kamizelki z reguły są źle zapinane, zbyt lekko, to druga osoba, mając tam taką kamizelkę, nie będąc ratownikiem, jest w stanie ją utrzymać, bo ta kamizelka utrzymuje dwie osoby, więc to między innymi po to jest. A poza tym, no, ja rozumiem, że one są niewygodne, ja rozumiem, że obcierają, no, ale no, to jednak są rzeczy ratujące życie. A jeśli nie potrafimy pływać, to na co możemy sobie pozwolić w wodzie? Tylko do kolan? No nie, no kąpieliska są dla strefy tak zwanej, dla nieumiejących pływać. Na kąpieliskach są czerwone boje. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy pewni, nie czujemy się dobrze w wodzie, to kierujemy się tylko i wyłącznie na kąpielisku, gdzie są ratownicy. Czerwone boje oznaczają głębokość do 1,20 m. Za nią jest jeszcze pas bezpieczeństwa 1,30 m. Do tych czerwonych boi no, możemy wejść i tam wiemy, że jest sprawdzone dno, wygrabione, nie ma tam żadnych przeszkód, jest pewna głębokość. Natomiast za czerwonymi bojami głębokość może sięgać do 4 metrów, więc tam już osoby tylko i wyłącznie umiejące pływać. No i obserwowanie dzieci. Dzieci do lat 7 tylko mogą pod opieką osób dorosłych, ale proponuję rodzicom obserwować te starsze dzieci również, bo one mają dużo ciekawsze pomysły niż te maluchy. A co wynika z pana obserwacji? Dobrze pływamy? Wie pani, to jest tak jak każdy Polak, ja powtarzam, jest prawnikiem, lekarzem i dobrze pływa. Mniej więcej tak dobrze pływa, jak jest prawnikiem i jak jest lekarzem. Wielu osobom wydaje się, że dobrze pływają, natomiast jest to, jak wśród środowiska pływackiego mówi się, oni się przemieszczają w wodzie. Większa fala, większa przepłynie, która motorówka koło niego przepłynie, czy ktoś pochlapie, to odwraca głowę. Zresztą to widać po ludziach, jeden na drugiego chrapie, on odwraca głowę, przeciera oczy. To nie jest odruch, że ktoś dobrze pływa. Natomiast ta umiejętność pływania na pewno się zwiększa wśród społeczeństwa. Bardzo dużo uprawiamy sportów i rekreacji wodnej. No wystarczy pojechać na Zegrze, na Mazury, zobaczyć. Czasami nie ma gdzie tak zwanego palca czy łódki wcisnąć. Natomiast tych utonięć no, jest około 400-500 w ciągu roku, ale 20 parę lat temu było ich 800, a aktywności wodnej było dużo mniej. W związku z tym ta umiejętność w jakiś sposób się poprawia. Natomiast no, cieszymy się, że jest o połowę mniej, ale jednak jest o te 400 za dużo. A spotykacie się czasem z lekceważeniem przez ludzi waszych ostrzeżeń? Słyszycie, wiem na co mnie stać i mam duże umiejętności, więc proszę mi tu nie mówić, co mam robić? Prawdę mówiąc, w 90% jak nie więcej spotykamy się z takim lekceważeniem. Zresztą wydaje mi się, że tak jak uwagi Straży Miejskiej na drodze, że coś trzeba zrobić inaczej, albo to jest to samo. No my Polacy mamy taki charakter, że jesteśmy trochę mądrzejsi, a poza tym chyba ukształtowała nas tak historia, że zawsze musimy być trochę w opozycji, trochę w oporze. W związku z tym uważamy, że ten, kto nam każe, ma jakiś dziwny cel w tym, żeby kazać. Ratownik wywiesza czerwoną flagę, bo mu się nie chce pracować. Nie, ratownicy pracują za takie stawki, że to naprawdę są pasjonaci, którzy chcą pracować. My naprawdę nie lubimy stagnacji, szczególnie na kąpieliskach nadmorskich, na rzekach, na jeziorach. My do akcji ratowniczej bardzo chętnie lecimy, bo to coś się dzieje. Natomiast no, zwracamy czasem uwagę, bo naprawdę jest niebezpiecznie. No, chodzenie po łamaczach fal, tak zwanych falochronach, gdzie z wody po kolana nagle przy łamaczach się robi 2,5 metra i tam jest najwięcej akcji, ale ratujemy. Natomiast zwracanie uwagi przez ratownika bardzo często jest odbierane negatywnie, wręcz można powiedzieć z jakąś agresją. I wtedy taki klient idzie sobie 5, 10, 20 metrów z boku kąpieliska i on tam się kąpie, bo już tam ratownika jurysdykcja z kąpieliska nie obowiązuje, nie ma regulaminu, ale to nie znaczy, że ten człowiek umie lepiej pływać. Ten człowiek pływa tak samo, a ratownik nie wyrzuca go z wody dlatego, że tak mu się podoba, tylko po prostu nasza wieloletnia obserwacja inaczej. Potrafimy wyłuskać z tego grona wielkiego ludzi, tak zwanego naszego klienta, który prawdopodobnie będzie tonął albo będzie miał jakiś problem, w którym będzie trzeba mu pomóc. Na przykład podpłynąć łódką i go podholować na płytką wodę. To też jest jakieś działanie ratownicze, tak zwane prewencyjne. Niektórzy, którzy pływają, doceniają coś takiego. Podpłyną, złapią się ręką tej naszej liny, podciągniemy go łódką. Mówi, wie pan, tym razem to mi się nie udało. Tak, to dobrze pływam, ale dzisiaj coś mnie boli żołądek. Okej, niech pana boli, ważne, że pan był na płytkiej wodzie. To jest nasz sukces.
Wszystkim ratownikom WOPR życzymy spokojnego lata i wszystkim nam bezpiecznego lata. Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był gościem Poranka 7.9. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj dzień ratownika WOPR. Dziękujemy. 7.9. Poranek rozgłośni katolickich.